Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta. Tutaj mamy zadeklarowane zakresy. Z jednej strony to fajna opcja, bo wtedy użytkownik jest poinformowany, że ta lepkość w zależności od partii może oscylować wokół pewnych wartości. Natomiast mimo, że przedziały są dość szerokie, to zmierzone wartości do nich nie trafiają. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Ten sam co w poprzednim odcinku, Suzuki Vitara 1.4 hybryda z silnikiem K14D, napęd na 4 koła All Grip. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Z poprzednich odcinków wiemy, że sytuacja nie jest kolorowa, następują bardzo mocne spadki lepkości. Sprawdzimy dzisiaj, czy zmiana klasy lepkości producenta oleju coś pomogą. Inicjatorem tego eksperymentu, przypominam, jest Karol. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery pozycje. W poprzednim odcinku analizowana była próbka oleju X-Star po przebiegu 6500 km. Dzisiaj podejmujemy trzy pozostałe próbki. Próbka numer 1 to nowy Shell w klasie lepkościowej 0W20. Próbka numer 2 to nowy Shell w klasie lepkościowej 5W30. I w końcu próbka numer 3 to Shell przepracowany po przebiegu 2000 km. Do samochodu zalany został olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Różnice w stosunku do poprzednich etapów dotyczą niemal każdej kolumny z tej sekcji. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 2000 km, olej eksploatowany przez 4 miesiące. Widzimy, że w stosunku do poprzednich etapów sposób eksploatacji się nie zmienił, mamy natomiast zdecydowanie mniejszy przebieg dla tej próbki. Z dodatkowych informacji było sporo w poprzednich odcinkach, tutaj nie będę tego powielał. Olej, który dzisiaj badamy, to jest Shell Helix Ultra SP 0W20. Został zalany 28 października 2024 roku i pracował w silniku do dnia 12 marca 2025 roku i w tym dniu został zlany z silnika. Obecnie autor odcinka jeździ na oleju Shell Helix HX8 5W30. Badanie tego oleju za około pół roku. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar próbek oleju świeżego, a na końcu pomiar próbki oleju przepracowanego po przebiegu 2000 km. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego Shell 0W20 jest następująca: 43,7 w 40 stopniach oraz 8,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, stwierdzamy zgodność przeciętną. Zmierzone wartości są wyższe od zadeklarowanych, około 4-5%. Szybko sprawdzamy, jak sytuacja wygląda z drugą próbką oleju świeżego Shell w klasie 5W30. Zapraszam do pomiaru. Lepkość dla oleju świeżego Shell 5W30 jest następująca: 59,3 w 40 stopniach oraz 11,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 192. Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta. Tutaj mamy zadeklarowane zakresy. Z jednej strony to fajna opcja, bo wtedy użytkownik jest poinformowany, że ta lepkość w zależności od partii może oscylować wokół pewnych wartości. Natomiast mimo, że przedziały są dość szerokie, to zmierzone wartości do nich nie trafiają. Temat poddawałem pod dyskusję w formie osobnego shorta. Poddaję go również tutaj. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 32,1 w 40 stopniach oraz 7,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 186, a to oznacza, że pomimo niedużego przebiegu odnotowano ponownie bardzo mocny spadek lepkości, 27% na minusie w niższej temperaturze oraz 17% na minusie w wyższej temperaturze. Wydaje się, że w takiej sytuacji ten silnik należy zaklasyfikować do grupy silników wymagających szczególnego podejścia. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plamę w teście bibułowym oceniam bardzo pozytywnie, nie dostrzegam tutaj niepokojących sygnałów. Jest zdecydowanie jaśniejsza niż plamę z poprzednich etapów. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni w pierwszej kolejności nanosimy trzy wykresy na siebie. Widać od razu, że sytuacja jest zdecydowanie najlepsza w tym etapie, liczba przejechanych kilometrów jest nieduża, automatycznie zmiany są na mniejszym poziomie. Niemniej jednak widoczne są również dla tego oleju sygnały powiązane z zanieczyszczeniem oleju paliwem. Głównie widoczne jest to dla pasma 1590 oraz pik z przedziału 700 do 900 cm do minus pierwszej. Wskaźnik końcowy jest na poziomie 83%, co może sugerować, że w tym konkretnym silniku, przy tym konkretnym rodzaju eksploatacji powinna być rozważana wymiana oleju właśnie po przebiegach od 2 do 3 tysięcy km. Podsumowując, olej z badanego samochodu po raz trzeci odnotował bardzo dużą redukcję lepkości, mimo bardzo istotnie zmniejszonego interwału wymiany oleju. W osobnym shorcie poddałem pod dyskusję potencjalne źródła takiej sytuacji. Pojawiły się również komentarze w tym obszarze, zachęcam do dyskusji również pod tym filmem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!